uwdzięczenie i swoje przed Nim zemni kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana i swoje przed Nim zemni kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wielki Czwartek, ostatnia wieczerza, noc zdrady, ale przede wszystkim noc oczyszczenia. Pan Jezus umywa nogi apostołom, ustanawia eucharystyczną ofiarę i przekazuje im swój testament. Miłujcie się, kochajcie się tak, jak ja was umiłowałem. Zanim zasiądzie z nimi do stołu, powie im: bardzo gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami. Dziś tymi samymi słowami zwraca się do każdego z nas. Gorąco pragnąłem waszej obecności, waszej bliskości, spożywania razem z wami tej wieczerzy. Wieczerzy ofiarnej, oczyszczającej, uzdrawiającej uczty, uczty pojednania i miłości. I mówi nam to samo, ilekroć przychodzimy do Jego ołtarza. Ale Wielki Czwartek to także noc Ogrodu Oliwnego, gdzie Jezus na modlitwie wychodzi naprzeciw śmierci. Upadł na twarz, relacjonują ewangeliści, oddając się całkowicie Ojcu. Jezus Chrystus jest jednym z nas, prawdziwym człowiekiem, jedynym bez grzechu, zdecydowanym jednak mimo swej całkowitej niewinności wziąć na siebie grzechy całego świata. W głośnej modlitwie zmaga się ze swoim Ojcem. Zmaga się z sobą samym. Walczy o każdego z nas. Doświadcza lęku przed mocą śmierci. Jest to wstrząs, jaki każdy człowiek, każde żywe stworzenie przeżywa w obliczu własnej śmierci. Ale u Jezusa chodzi o coś więcej. On ma pełny wgląd w moc zła. Widzi błotnisty potok kłamstw, bratobójstwa, wojen, krzywd, zdrad, wszelkich podłości, jakie zwalą się na Niego w tym kielichu, który ma pić. Jest to wstrząs czystego i świętego przed całym zalewem zła tego świata, które na Niego spada. Chrystus widzi także i mnie. Widzi każdego z nas i za nas się modli. Ta chwila śmiertelnego lęku i krwawego potu Jezusa w Ogrójcu jest istotnym elementem w procesie naszego zbawienia. Ojcze, niech się spełni Twoja wola. W tej modlitwie, przenikniętej lękiem przed śmiercią, Pan Jezus wykonuje zadanie kapłana. Bierze na siebie winy rodzaju ludzkiego. Bierze na siebie grzech Adama, jaki stał się udziałem nas wszystkich. Grzech odrzucenia Boga, odejścia od Niego. Bierze na siebie nas wszystkich, naznaczonych grzechem. I prowadzi nas do Ojca. Zanim rozpoczniemy tę najświętszą ofiarę, zanim otworzymy swe serca na Boże Słowo, stańmy przed Bogiem w prawdzie. Serdecznym żalem oczyśćmy nasze serca z wszelkiego grzechu. Przeprośmy Boga i ludzi, aby mieć pełny udział w tej wielkiej tajemnicy naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwałę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, zostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Sprawa, byśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pierwsze czytanie. Przepisy o Wieczerzy Paschalnej. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób.
Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie się strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokroją nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będę pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą święci. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, z czystego serca miłujmy się nawzajem. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Drugie czytanie. Ustanowienie Eucharystii. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosić będziecie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu. Pan z wami.
i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szat. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Podczas pierwszego czytania z Księgi Wyjścia usłyszeliśmy, jak przez całe wieki Izraelici obchodzili swoją Paschę, pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. My, chrześcijanie, dzisiejszą uroczystością wielkoczwartkową, uroczystością Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynamy paschalne święta, święta wyjścia z niewoli grzechu. Istotą naszej paschalnej wieczerzy nie jest już spożywanie upieczonego w ogniu baranka z chlebem niekwaszonym z gorzkimi ziołami. Nie przypasujemy też naszych bioder na znak gotowości i posłuszeństwa wobec Boga. Nie stajemy obuci w sandały i z laską w ręku gotowi do wymarszu. A jednak zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy świadkami wydarzenia, które jest prawdziwym przejściem. Pan już nie przechodzi przez Egipt, aby go osądzić, ale przechodzi przez nasze życie. Przechodzi przez nasze sumienia, nasze zagubione serca, aby dać nam nowe życie, aby wyzwalać nas z więzów zła i grzechu. Dzisiaj na naszej paschalnej wieczerzy sam Chrystus jest ofiarnym barankiem i staje się dla nas pokarmem w Komunii Świętej. W drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, Kościół Święty przypomniał nam najstarszy opis ustanowienia Eucharystii.
przypomniał nam, czym jest dla naszej wspólnoty sprawowanie liturgii eucharystycznej. Uobecniamy w niej ofiarę Chrystusa. Noc, której został wydany, noc ofiarowania, noc cierpienia, ciało i krew, jakie daje nam Chrystus, oznaczają całego człowieka. Przyjmując w eucharystycznych postaciach ciało i krew Jezusa, przyjmujemy Jego samego. Czynimy to wszystko na Jego pamiątkę, ciągle na nowo, bo Eucharystia nie jest tylko powtarzaniem ostatniej wieczerzy. Ona jest ustawicznym uobecnianiem Chrystusowej ofiary. W tym sakramencie uobecnia się ciągle Jego zbawcze dzieło, aż do skończenia świata. Nie byłoby dzisiejszej uroczystości, pamiątki ostatniej wieczerzy, nie byłoby sakramentu Eucharystii bez miłości, która jest źródłem Chrystusowej ofiary. Ewangelista Jan zapisał znamienne słowa. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. To jest miłość do końca, czyli miłość najdoskonalsza, do ostatniego tchnienia. Ta miłość kazała mu w pokorze umyć uczniom nogi i iść na granicę ludzkiej wytrzymałości, do Ogrójca i na Golgotę. W Ewangelii świętego Jana zamiast opisu ustanowienia Eucharystii jest opis umycia nóg apostołom. Ewangelista chce nam zwrócić uwagę, że Eucharystia to nie tylko ryt, jakiś obrzęd, liturgia, ale że jest to czynna miłość, że Eucharystia to spotkanie z Bogiem, który tak bardzo nas kocha, że klęka przed każdym człowiekiem i myje mu nogi. Tym właśnie jest Eucharystia, każda msza święta. Zawsze polega na tym samym. Choćbyśmy byli nie wiem jak przygotowani, rozmodleni, wyspowiadani, nigdy nie będziemy godni naszego Pana. W Eucharystii On zniża się do poziomu naszych brudnych stóp, klęka przed nami, myje nam nogi, bo wszyscy jesteśmy jednakowo niegodni. Bóg klęka przed nami, bo wzrusza się naszym ludzkim losem, bolesnym rozdarciem naszego grzesznego serca, naszą bezradnością wobec grzechu, naszą ludzką biedą. Klęczący przed młodocianymi więźniami papież Franciszek, rok później przed zniedołężniałymi pensjonariuszami z domu starców, a niedawno przed niechrześcijanami, wskazywał nam właśnie na takiego głęboko wzruszanego Boga, klękającego przed człowiekiem. Bo Pan Bóg, ten objawiony i tak bardzo bliski w tajemnicy Eucharystii, Pan Bóg nie wyklucza ze swej miłości nikogo, żadnego człowieka. Klękając przed apostołami, umywając im nogi, Pan Jezus dokonuje czynu przeciwnego do czynu pierwszych rodziców, Adama i Ewy, którzy dali się zwieść szatanowi i uwierzyli, że mogą być jak bogowie. Istotą grzechu pierwotnego była pycha, zmierzająca do tego, by zająć miejsce Boga. Tymczasem Jezus, Bóg wcielony, dokonuje czegoś odwrotnego. On, Bóg, zajmuje miejsce sługi, wyzbywa się swego boskiego blasku, klęka przed nami, obmywa i wyciera nasze brudne stopy, aby nas uzdolnić do wzięcia udziału w weselnej uczcie Boga. Gest umywania nóg jest znakiem służebnej miłości Jezusa, która wyzwala nas z naszej pychy i czyni nas czystymi, czyli zdolnymi przyjąć Boga. Jezus, myjąc nogi uczniom, daje im przykład pokory, uniżenia i zobowiązuje do naśladowania Go w miłości, bo umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował
ich, czyli Ciebie i mnie, każdego z nas, próżnych, słabych, wyrachowanych, bojaźliwych, żądnych władzy i niezależności, do końca nas umiłował. I prosi, abyśmy Go naśladowali. Dał nam przykład miłości wyrażonej w służbie, miłości wyrażonej czynami, nie słowami. Ona ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Daję wam przykład. Wy powinniście nawzajem sobie nogi umywać. Na czym współcześnie polega owe wzajemne umywanie sobie nóg? Co to konkretnie dla nas ma znaczyć? Trudna to lekcja i niełatwe do realizacji wyzwanie. Ale przecież każdy dobry uczynek względem bliźniego, każdy dobry uczynek względem drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, słabego, cierpiącego, smutnego, czy nie cieszącego się wielkim poważaniem, jest posługą mycia nóg. Do tego wzywa nas Pan, uniżyć się, nauczyć się pokory i dobroci, a także pogodzić się z odrzuceniem, nieustannie ufając dobroci i w niej trwając. Istnieje jeszcze głębszy wymiar gestu Jezusa wykonanego w Wieczerniku Wielki Czwartek. Pan obmywa nas z naszych brudów oczyszczającą mocą swej dobroci. Stąd umywać sobie nawzajem nogi znaczy także przebaczać sobie niestrudzenie, wciąż na nowo, razem rozpoczynać, choć to niełatwe, choć czasami wydawałoby się nie warto. Oznacza to oczyszczać się nawzajem, wspierając się i przyjmując pomoc innych. Oczyszczać się nawzajem, przekazując sobie uświęcającą moc Słowa Bożego, prowadząc jedni drugich do sakramentu Bożej miłości. W dzisiejszy wieczór, tutaj w tej naszej skromnej świątyni i w waszych domach wspólnie i uroczyście celebrujemy Eucharystię, mszę świętą, ostatnią wieczerzę, ucztę paschalną. Pan, który jest obecny pośród nas, oczyszcza nas i dlatego ośmielamy się przystąpić do Jego stołu. Nie możemy dziś na skutek pandemii uczynić tego fizycznie. Tak bardzo chcielibyśmy w te wielkie święta przyjąć Go w Komunii Świętej, w sakramencie pokuty. Nie mając tej możliwości, otwórzmy dziś nasze serca i umysły dla Niego, dla Chrystusa. Przyjmijmy Go duchowo. Prośmy, przyjdź Panie Jezu do mego serca. Wejdź w moje myśli, wejdź w mój umysł, moje pragnienia, moje życie, moje cierpienia, moją samotność, zagubienie. Ty wiesz, jak bardzo mi Ciebie brakuje. Jak bardzo za Tobą tęsknię. Jak bardzo potrzebuję Twojej miłości, Twojego przebaczenia, Twojego pokoju. Przyjdź do mnie, Panie. Pozostań ze mną. Daj mi łaskę, abym pewnego dnia mógł stać się już na zawsze gościem na Twojej uczcie niebieskiej. Święty Augustyn powiedział kiedyś: mimo że Bóg jest wszechmogący, nie mógł dać nam nic więcej. Mimo że jest samą mądrością, nie umiał nam dać nic więcej. I mimo że ma niezmierzone bogactwa, nie ma nam nic większego do dodania, jak samego siebie. Dając nam samego siebie, dając nam samego siebie we mszy świętej, w Eucharystii. Jakże to ogromny dar, jak wielki skarb dla całej ludzkości.
do Boga, który przez ofiarę swojego Syna pragnie, abyśmy samych siebie składali w ofierze, z ufnością skieruj nasze prośby w intencjach Kościoła i całego świata. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój święty Kościół, naszą wspólną Matkę, jednoczącą wszystkie narody na całej ziemi. Sprawa we swojej posłudze był widomym znakiem Chrystusowej, zbawczej obecności w umęczonym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby swoją postawą apostolską był umocnieniem dla całego Kościoła. Prośby za kapłanów, aby byli wiernymi sługami na wzór Chrystusa, najwyższego kapłana. Ciebie prosimy. Prośmy za naszą Ojczyznę, by doczekała się narodowego pojednania i rozwijała się w sprawiedliwym pokoju, stając się matką dla wszystkich Polaków. Prośmy także za Australię, dom wielu kultur i narodów, by nie utraciła skarbu chrześcijańskiej wiary. Ciebie prosimy. Udziel swej łaski wszystkim chorym, zarażonym szerzącym się wirusem. Umocnij ich, Panie, i pozwól im wrócić do zdrowia. Udziel swej łaski i pomocy lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom. Okaż nam swoje miłosierdzie i wyzwól ludzkość z szerzącej się pandemii. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych na skutek szerzącej się pandemii udziel im wiecznej radości i pokoju. Za wszystkich, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, pociesz ich, Panie, i rozjaśnij im ciemności śmierci nadzieją życia wiecznego i mocą swego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Za cierpiących z powodu zdrady, zazdrości, nienawiści, aby umocnili pokorą Chrystusa ukrzyżowanego, odnaleźli pocieszenie drogą miłości i przebaczenia. Za nasze rodziny, by przymusowe pozostawanie w domu umocniły je w miłości, za naszą młodzież i dzieci, by pozostały wierne wierze swoich ojców. Ciebie prosimy. Za nas samych, za naszą polską społeczność Wiktorii, za nasze rodziny i naszych bliskich, którzy na skutek pandemii nie mogą opuścić swoich domów. Spraw, miłosierny Boże, aby ta Eucharystia oraz bolesne doświadczenia, jakie łączymy z Twoją śmiercią i zmartwychwstaniem, umocniła naszą wiarę, podtrzymała nadzieję i ubogaciła wzajemny szacunek i chrześcijańską miłość. Ciebie prosimy. Boże, dziękujemy Ci za miłość, jaką nas obdarzasz w sakramentalnych znakach i prosimy, abyś przyjął prośby, które z ufnością Tobie przedstawiamy, przez Chrystusa, Pana naszego. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Ty stał się manną, pełną przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty za nas życie swe na krzyżu oddał,
a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak lew, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech ta nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby tę naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć Panu swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z nami. I z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na Twoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne.
Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Piotrem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusa, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie, na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką za zbawienie świata i nasze, i całego świata, to jest dzisiaj. Wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, podobnie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Chwale. Boże, Ojcze, my słudzy Twoi oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła
i zgodnie z Twoją wolą napełniaj nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Baranku Boży, który błagasz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw nas przez to najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości naszych i od wszelkiego zła. Spraw tak, żebyśmy zachowywali Twoje przykazania i nie dozwól nam od Ciebie się odłączyć. Oto Baranek Boży, Jezus Chrystus, który gładzi nasze grzechy. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wszechpogądzy Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Sław języku tajemnicę ciała i najdroższej krwi, którą jako łaskrynicę wyda w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, król narodu z Panny Czystej narodzony, posłał
ziarno słowa rzucił w lud. Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swe pielgrzymki lud. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braci zwał, pełnił wszystko jak należy, czego przepis prawnych działał. Sam dwunastu się powierzył i zapokam z rąk swych dał. Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino pią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową, pewnością tym sercu śle. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Nie przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech to pełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, o po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi im triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna.